Nombre twierdzi, że trzeci pocisk przemycono do USA przez port w Chicago. Wiozą go Hassan i jego siepacze z Al-Katali. Nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się pocisk, ani dokąd go zabierają. Wiemy, że Hassan trafił do centrum Chicago. Do budynku firmy fasadowej kartelu Las Almas. Policja otacza kordonem ulicę dookoła budynku. Szukają skradzionego kontenera z bronią. Nie wiedzą, że chodzi o rakietę. Sądzimy, że Hassan zaszył się w zabezpieczonej serwerowni na 54. piętrze budynku. Będę na dole, spróbuję namierzyć rakietę. Razem z Marines wkradniemy się na parter od strony rzeki Chicago. Polecę na stanowisko naprzeciwko celu, żeby was osłaniać. Wylądujemy śmigłowcami na dachu budynku. W jednym będą Marines, w drugim ja i Soap. Kiedy Gus i Marines wedrą się z dołu, Price i Soap ruszą z góry. Soap zjedzie po linie na piętro z serwerami. Weźmiemy Hassana w kleszcze. Główny cel misji to znaleźć i powstrzymać pocisk. Udzielamy wam pozwolenia na zabicie Hassana. Warta 1 do Bravo 6. Przedpole zabezpieczone. Mamy potencjalny trop w sprawie pocisku. Wkraczamy. Zrozumiałem. Do Bravo. Wkraczamy. Do dzieła. 05 przyjąłem. Bravo 6-2 jest 20 sekund od celu. W środku jest ponoć pełno Al-Katali. Ghost, pozycja obserwacyjna. Tak jest, drodze. Naszym celem jest piętro 56, obwarowane i z ograniczonym wstępem. Hassan mógł się tam zaszyć. Tak jest. Dorwiemy drania raz na zawsze, sir. Ostatnia bitwa, co? Ruchy! Wita 1-1, drużyna na miejscu. Oddalam się. Oddział na dachu. Ładnie, dobra. Tak jest, piątka jest na parterze. Co? Kapitanie? Obserwuję sektor. Przyjąłem. Co u ciebie? Cywile. Zakładnicy. Hassan próbuje kupić czas. Pozbądźcie się wrogów. Bravo 3, zabezpiecz zakładników. Zbiórka na piętrze docelowym. Możesz zmienić pozycję. Dwóch wrogów pod tobą. Ej, serio? Łatwiej cię zauważyć. Przyjąłem. Ale jazda. Czyli Ghost tam z Bravo 3, drugiego budynku, nie? Miano, wchodzę na piętro 5-5. Hej, tam znowu jesteśmy do góry nogami. Ale jazda. No po co będę zmieniał? My już jesteśmy nauczeni, nie? Po tej jeździe autem. Z gaźnikiem. Pusto. Dobra, czysto? Zostało jedno. Zrozumiano. Jestem na docelowym piętrze. Na następnym piętrze 5 wrogów. 3 w ruchu, 2 nie. Zidentyfikuj ich przed atakiem. Ja cię kręcę. Myślisz, że zidentyfikować? To już chyba tylko ciało. Który tu został? No jeszcze z boku. Brawo, na 5-1 czysto. Zrozumiałem. Pięknie. 7 ruszam. Price, zakładnicy bezpieczni. Tak jest, zbiórka na poziomie serwerowni. Okej. Dobra, boczkiem. Niech będzie troszkę trudniej, nie? Ładunek uzbrojony, uwaga! Uwaga! Kurde, już myślałem, że mnie dosięgnie. Dobra, wchodzimy. Jeden, jesteśmy u celu, co u ciebie? Roswell, co to było do diabła? John, pocisk jest aktywny, pierwszy etap. Uwaga, kontrolera nie ma w kontenerze. Czyli ma go Hassan. Nacieramy na docelowy obszar, bez odbioru. Potrzebny nam ten kontroler. Oby Hassan tu był. Będzie. Nie ma innej opcji. Dobra, tam był jeden. Sam przyszedł? Gdzie koledzy? Dobra. Czysto. Serwerownia. Czysto. Co Hassan robi w serwerowni? To najbezpieczniejsze miejsce w budynku. Ruchy.
Co oni tutaj benchmarki testują? Okej. Tu można przeskanować ładnie. Kolanko? Kolanko. Super, dobra, przeładuj spokojnie. No, tam jakąś łysinę widziałem. To nie Hasan. Jeszcze tu. Kurde, tam jakieś nóżki, co? Dobra, spokojnie, spokojnie. Jak coś, tu mamy smołę. To tyle. Kurczę, tu jeszcze opancerzony. Dziadyga. Przynajmniej sobie nejdy wezmę. Czysto. Czysto. Nie ma Hasana. Do wszystkich. Nie mamy celu. Przechodzimy do sterowni. No, tego się można spodziewać. Sterownia jest niedaleko. Ruchy! Dobra, chodźmy. Najlepsze, że on nie strzelił do mnie, nie? Kurde. O, ten jest byczek. Najlepsze, że Price go tam z noża siekał chyba. Kurczę, ten karabin jest troszkę problematyczny, bo na 10 nabojów tylko. Dosyć często na przeładowaniu. Zaraz chyba zmienimy. Co ty tu masz? Ty masz jakąś bidę. Bidę z nindzu. Kurczę. Ale mi dzwoni. To pan taki mądry? Dobra, ten jest tarczą. Ale dostanie chyba za plecy, co? Chyba dostał za plecy. Nie, jeszcze nie. Ajajaj. Z tym będzie zabawa fajna. Dobra, masz. Baw się. Pięknie. Tarcza balistyczna. Tego bym sobie wymienił. Dobra, tego sobie wymienimy na cokolwiek. Niech będzie nawet to. Ten też jest w porządku. Ten jest w porządku, bardzo szybko strzelny. Kurde, ile tu jest w tych serwerach. Tamten gnyb? Dobra, masz. Dobra, tutaj Price oflankował ładnie. A ładnie, ładnie schodzą te łebki. Kurczę, nie mamy już. Dobra, on jest bez kasku. Super. Jeszcze jeden. No, tu jest większy magazynek. W porządeczku. Dobra, jeszcze ktoś tutaj musi być. Chyba z tej, co? Albo się właśnie gonimy? Nie. Dobra, poczekaj. Ammo. No i teraz to bym w sumie... Co ty robisz? No to ładnie, z młota. Widzę sterownię. Do wszystkich, nie mamy Hasana. W sterowni pusto. Ghost, masz coś? Potwierdzam, chyba go widzimy. 46 piętro. Zrozumiałem. Wyżej. Ruszamy. Dobra, wyżej. Sierżancie, odsuń się. Pięknie. To co? Lina? Podepnij się. Wejście jest 4 piętra niżej. Okej, ale fajna sceneria w ogóle, nie? Kurde. Zagonimy go do was. Dorwijmy drania. Sof, kiedy znajdziemy kontroler, musisz rozbroić pocisk. Przyjąłem. To dla mnie nie pierwszyzna. Dobra, tam są. Wchodzimy. Dawaj, do osłony. Dobra, dawać te łebki. Głupie łebki. Jest okej. Dobra, kapitanie. Chodźmy bliżej. Gdzie on może być? Troszkę niżej, tak? Tutaj po kolei.
Kurczę, tego by się przydało odrzucić, ale oczywiście Price wjeżdża. Tak jak każdy, nie? Ghost ostatnio na całych nogach tam miał najdy. To nie był żaden problem dla niego. Dobra, dobra. Tu jest ten byczek znowu. Ale ci uzbrojeni to są naprawdę potężni. O, ten ma fajną. Dobra. No to taki... taki nieciągły, co? Uhuhu! Ej, to na blisko jest fajne. To na blisko jest spoko, dobra, poczekajmy. To trzeba przeładować kulturalnie. Na cztery. Kapitanie? Tam masz nejda. Dobra, pójdziemy niżej. Jest okej. Okay. Uspokojone. Ej, dobra jest ta pompka. Tylko spore przeładowanie, nie? Ale tak na blisko? 07, cel osaczony, 46 piętro. Zrozumiano, idziemy. Dobra. Klateczka. Zablokowane. Gdzie jesteś, kapitanie? Ty masz ten młot fajny. Dobra. Do mnie, sierżancie. Idziemy schodami. No. Mam młot, mam młot. Na dół. 40 to było 6 chyba, nie? A tu jest 7 już. Możeśmy za daleko polecieli, ale kto to wiedział, gdzie ten łysy siedzi? Uuu. Tu coś się działo niedobrego. Do wszystkich odpalają pocisk. Powtarzam, rakieta startuje. Niedobrze. Kurde, no. Warta, co jest celem? Nie wiemy, pracujemy nad tym. Tak jest. Idziemy po Hasana. Tędy, sierżancie. Ja cię kręcę. I serio tego nie odbijemy już? Gdzie Hasan? Dobra, jesteśmy razem już. Hasan jest za tamtymi drzwiami. Kończmy to i sprzątnijmy go. Załatwiony. Dobra, najpierw tutaj likwidacja. Wszyscy oczywiście opancerzeni. Ale kurczę, ta rakieta tam wystrzeliła. Mam nadzieję, że jakoś ją jeszcze dezaktywujemy w locie. Dobra, chodźcie na pełnej, co wy się będziecie tutaj bawić z nimi? Zapędziliśmy go do tego pomieszczenia. Za mną. Hasan jest za tymi drzwiami. Otwierajcie. Soap, masz zidentyfikować Hasana. Dobra, dobra. Kontrolera. Znajdę go. No nie wierzę. Dobra, ucieka. Jak zwykle. Jesteś cały, wszystko gra. Ruszaj, dasz radę. Soap, idziemy. Dobra. Hasan ma kontroler do rakiety. Gonimy go. Zrozumiano. Uwaga, rakieta zmierza na Waszyngton. Nie mamy wiele czasu. Dorwiemy go. Na Waszyngton? Hasan jest w ostatniej windzie. Przejdź po innych windach, żeby się... Co jest grane? Okej, miałem przejść, a nie latać. Winda cię nie utrzyma ze skaku! Dobra, spoko, już jestem. Wow, nie no, to jest typowe Call of Duty. Nawet lepsze. Nie żyjesz! Ej, co jest grane? Powstrzymaj pocisk, otwórz interfejs. Mam kontroler, ale
straciłem broń. Przyjąłem. Ja cię bezbronny z daleka. Oddaję głos warcie jeden. I co jest grane? Musisz ją zdalnie detonować. To dla mnie nowość. Poprowadzę cię, ale to trochę zajmie. Otwórz kontroler, kiedy będziesz gotów. Ale oni mnie tutaj przecież widzą. Może tutaj, co? I spróbujemy? Dobra, jestem gotowy. Szlak. Celem jest stolica. No. 38 minus 77. To Pentagon. Chcę dorwać Shepherda. Nie, Shepherd zniknął. Jako żołnierz jest tam 30 tysięcy ludzi. Zajmij się tym. Sierżancie, najpierw musisz uruchomić diagnostykę. Wciśnij jednocześnie Control i Escape. Control, Escape? Wszedłem. Dobra, mamy diagnostykę. Widzisz cztery kolumny danych. Powiedz, co jest w drugim rzędzie, trzeciej kolumnie. Drugi rząd, trzecia kolumna. ESP. Poczekaj. Kurde. Procent, echo, Sierra, papa. Udało się. Teraz wciśnij w lewo i kontrol, żeby przejąć rakietę. Lewo i kontrol? Okej, przejeżdżam. Zrozumiałam. Schowaj się. Teraz będzie głośno. Uwaga. Ej, co jest grane? A gdzie mam iść? Ale jazda, nie? Dobra, dobra. Czy my musimy w jakieś miejsce bez żołnierzy, nie? Bo my ich tutaj nie wyciągniemy. Jest w połowie drogi. Musisz dokończyć sekwencję. Dobra. Dawaj. Ostatni krok. Wciśnij przycisk link, kiedy światło osiągnie czwartą pozycję. Zdetonowana. Tak jest. Lotnictwo to potwierdzi. Dziękuję, sierżancie. Cała przyjemność po mojej stronie, Laswell. Gdzie Hassan? Nie jest sam. Pilnują go się paczalka Tali. Zabiję każdego z nich, a potem ruszę po niego. Bez odbioru. Ja pierdolę, Jezu Chryste. Pięknie, Johnny. A teraz pora na trudniejszą część. Kurwa, przecież to była trudniejsza część. Pożyjemy, zobaczymy. Nie daj się zabić. Skasuj strażników i załatw Hassan. Ciekawe, jak mam ich skasować. Zrób jakąś. Tak. Jak za dawnych czasów, co? Łączniku. Jakby to było wczoraj. Bo to było wczoraj. Dobra, najpierw uciekamy stąd. Jebanie. Ja cię kręcę. Poszukaj jakichś materiałów. Dobra. Bym otworzyć jedną z tych skrzynek narzędziowych. Ostrożnie, Johnny, to narobi hałasu. Muszę się gdzieś skitrać. A co my tu mamy? Na razie nic, szkło mam, tak? Hassana i jego ludzi. Ale jazda, dobra, jest taśma. Mam tu jakiś złom. Chemikalia. Przydadzą się w pułapce. Mam taśmę. Dobra, super. Co mamy? Narzędzia do otwierania. Nie wiem, co to będzie. Mam tu nóż do tapet. No i to już coś. Masz na głowie opancerzonych bojowników Alcatali. Lepiej ich ogłusz, zanim spróbujesz ich zabić. Easy. Dobra. A mogę tą broń od nich? Co jest grane? What? Ej, dobra. Tak miało być.
Mówiłem, że wasz kraj zapłonie! Myślisz, że mnie powstrzymasz? Ghost! Soap! Uwaga na okno! Nie atakujemy. Dokonujemy inwazji. Serio? Dobra. Bronimy. Doskonały strzał, poruczniku. Doskonale, sierżancie. Do wszystkich jednostek. Hasan padł. Wróg zabity. Władze podają, wow, że wybuch, do którego doszło zeszłej nocy w centrum Chicago, to efekt awarii prądu spowodowanej wichurą. Awaria zostanie planowo naprawiona najpóźniej do wieczora. Ogłoszone zeszłej nocy ostrzeżenie... Ajki CIA. Oficjalna wersja. To samo. Alcatala, Iran. Kartele, Rosjanie. Shepard. Cienie. Przegonili nas. Szybciej ruszyli. Za ucięcie obu w Hydrze. A Shepard? Jak kamień w wodę. Znajdziemy go. Mamy grubsze ryby. Znalazłam parę haków na Rosjan. Brudna robota. Na konwój napadli ultranacjonaliści. Kate, to koniec. Nie, bynajmniej. Mają kogoś nowego. Kogo? Nie wiemy, kim jest. Nie jest nowy. Kto to? Makarow. O kurde, serio? Oj, oj, oj. Makarow w trójeczce, co? No proszę państwa, jeden z najlepszych Call of Duty w kampanii single player, zdecydowanie. No trzeba przyznać, że urozmaicenie tutaj tych misji na najwyższym poziomie, świetna grafika, tempo, historia, kooperacja i tutaj to braterstwo między Soapem i Ghostem. Coś pięknego, bardzo dużo nowych postaci, tych, które znamy z poprzedniej trylogii, no i troszkę nowych. Naprawdę świetnie to wyszło i myślę, że fanom będzie się podobało to odświeżenie i teraz... No, w sumie już zatizowali trójkę z Makarowem, co ciekawe, więc zobaczymy, czy coś jeszcze będzie tutaj po napisach, bo bardzo często Call of Duty ma jakąś scenę i to już zobaczymy. No, mi się naprawdę kampania podobała, dajcie znać, jak wam się podobało tutaj podejście właśnie Activision i Infinity Ward, bo oni myślę, że robią najlepsze Call of Duty od lat w tej wersji Modern Warfare. No to cóż, jeszcze taka ciekawostka, może jutro wrzucę też na kanał całość tej rozgrywki w jednym materiale. Zobaczymy, jak wam się taki pomysł spodoba. I teraz jeszcze zobaczmy, czy coś będzie po napisach. Oj, może już teraz? Damy i господа, nasz samolot завершил набор высоты. Вы можете расстегнуть ремни. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Для панов рыба чи курчак? Возьму салатка. Mm-hmm.
No dobra, proszę państwa, najbardziej kontrowersyjna misja w historii gier wraca, co? W nowej odsłonie. Czyżby teraz w samolocie? No już lecą, ale może jeszcze coś w samolocie wcześniej zrobią. Lotnisko. Ciekawe, jak będzie to wyglądało, ale już widać, że będzie to bardzo, bardzo mocna. Chociaż ciekawe, w jakiej formie teraz to przedstawią, ale... Zobaczymy, co się zmieniło po tylu latach. To był 2009, jeśli się nie mylę. No ale poczekamy. Poczekamy, myślę, że tak 3-4 lata na kolejną odsłonę. Podobno ma być teraz przerwa, ale to już takie techniczne sprawy, tak czy tak. Kolejna odsłona na pewno będzie i myślę, że będzie równie dobra, jak nie lepsza od tej drugiej, odświeżonej. Także... Wielkie dzięki za oglądanie całej serii, napiszcie jak wam się podobało, no i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale, teraz cały czas nowe serie, nowe premiery, więc obserwujcie kanał. Do zobaczenia, dzięki, hej, hej, hej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia, hej, hej, hej.